Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2. Moi drodzy, znajdujemy się w Lochach. No i teraz musimy przeprowadzić Arjana do tajnego przejścia. On generalnie zna drogę, jak z tego całego lochu wyjść. No i wczoraj też ogólnie dostaliśmy klucze od takiej prawej ręki króla, który już niestety nie żyje. No i teraz właśnie musimy wyjść z tego lochu. Jezu, jak tu ciemno. Do góry chodźmy. Drugie drzwi, widzę, że gdzieś są po lewej. Czekajcie chwileczkę. Posadzimy Arjana. Ktoś tutaj biedny leży. Ale nic nie mogę z tym kimś zrobić. Dobra, pomóżmy mu dalej. Drzwi już są tutaj za zakrętem tak naprawdę. Może uda się go tutaj ładnie wyciągnąć. Oj, chwileczkę, czekajcie. Chyba trochę przesadziłem. Skład oliwy. No cholera. Chodź ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Żegnaj, Wiedźminie. Pomógł nam tak naprawdę nacisnąć guzik. Wszystko podpala. Dobra, spierdzielamy stąd w takim razie, bo tutaj on zaraz wysadzi nas. Drzwi zamknięte. Jasny gwint. Gdzie ja mam iść? Tutaj. Ale co on chce tym uzyskać, jak te... Ja pierdzielę, co, samobójca jakiś? Ja pierdzielę. Proszę bardzo, miecz mamy jakiś. Biorę go. Masakra, zabił się najprawdopodobniej. Dobra, chyba lepszy ten będzie. Miecz od tego czegoś, co miałem w łapie. Słychać dzwony kościelne, czyli tutaj chyba na zewnątrz już będziemy wychodzić. Nie inaczej. Przedostań się na statek. Statek? Ej, czy to nie jest wyzima? Tak to wygląda mniej więcej. A, tu mamy jakieś schody. Dobra, już widzę. Pomóż! Trochę lichy ten mieczek, ale no cóż. Dobra. Jeszcze skórze będą nas tutaj nawalać. A, bo to już nasi. Dobra. Wow, grę mi skraszowało. Jasny gwint. Moi drodzy, przepraszam, ale wyrzuciło mnie z gry. Spróbujmy jeszcze raz. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do Kaidana, nie czapkę niewidkę. Triss, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd. Dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Sama chciałaś być na świeczniku. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Orveta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni.
Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorveta. Gotowi? Ruszajmy. Triss. Jak najbardziej. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić burtę! Cuma Clar, kapitanie! Płyńmy, płyńmy. Honor to jednak zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temerii. Gdy został pokonany, Honor ugiął kark Ariana, by ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Czyli nie żyje. Samobójca, jak mówiłem. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi, jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Flotsam. Cztery miesiące wcześniej. Granica temersko-aedrińska. On też jakoś się nazywał z jedynki. Przyjemny stworek, nie? Schowaj broń, elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową.
leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjacielem nieludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek foltest, ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydały mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Nekera. Pora iść. To jak, elfie, dogadaliśmy się? Oczy jak wiedźmin ma. Ale po co on to zabija wszystkich tych królów? Akt pierwszy. Flotsam powinno być za Cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma? O jeny. Możliwe, bardzo możliwe. Przeszukajmy. Pikowana skóra. Drogocenna, 17 arenów. No idę już, czekaj. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorvet. Mamy recepturę bodajże na miecz srebrny. Czekajcie, sprawdzę sobie tylko. Nie wiem, jak to przeczytać za bardzo, ale wymagane składniki mamy tutaj. Diamentowy pył. Rudy srebra mi brakuje. Grzybki mogę zabrać? Idziemy. Cały czas. Ale powiem wam, że okolica naprawdę zacna. Wiesz, gdzie jesteśmy? W lesie. Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorveta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Jakaś muzyczka na flecie. Jakby za tą skałą. Nie, tutaj ewidentnie nie. Nie, zobaczcie, tam na górze. To... Vernon Ross! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet! Zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej.
Jorga, tak? Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale Dwan? Niezupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy szpiczaste uszy, wy okrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas niewielu. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Na szczęście szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna ras. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt małżowiny. Okej. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią, ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Dość chędożenia! Zdychaj! Sporle! Adam Quinn, Sparstel Orwach. To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Triss? Piękna. Co jej? Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! Oj, zezłościł się. Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie, z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Wlotca. Łapy precz z mojego tyłka. To ty, Rosz? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! Dobra, z tego co rozumiem i z tego co widzę, musimy się trzymać tej obręczy. Na pewno nie na moim. Trzymam zakręcie. Dalej, idziemy. Dobra. Nie trzęść tak. Patrzcie, tu jeszcze są. Jasne, gwint, ile ich tu? Jesteś cała? Tak, w porządku. Jesteś. Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty. Gdzie jest ta cholerna przystań? Tam chyba jest. Dobrze, musimy się trzymać cały czas tej obręczy. Triss, bariera w lednie. Triss! Szybciej! Jeszcze biegnij. Trochę magii. Tylko troszeczkę. Geralt! Zabij ich wreszcie! Mocni oni są, ci Skojatel. Mają przewagę w łuku, nie? Że ziołka mamy. Wiewiórki atakują! Alarm! Gdzie? Gdzie? Mają magów! Przygotować się! Tam są chyba. Tak, już są nasi. O cholera. Ktoś za nami był. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Tak blisko było. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorwet i królobójca.
Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Varemreis. Kupiec? Korzenny. Aha. A ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznieta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Twarde lądowanie. Podejrzane. Kupiec korzenny, ale wymyślił nieźle, bo powiem szczerze. Dobrze, moi drodzy. Będziemy zakończać odcineczek, więc ja się bardzo z wami gorąco żegnam. Jutro pójdziemy na tą egzekucję. Zobaczymy co i jak. Nowy poziom mamy, czyli czekajcie, może jakieś umiejętności byśmy tutaj rozdali? Co by na to? Tylko jak? Pytanie jak? Dodania, postacie, potwory, rzemiosło, samuczek, alchemia, glosariusz. To tutaj nie. Mapa. Odkrywamy świat jak na razie. Dobra, nie wiem jeszcze naprawdę jak to zrobić. Skminię i na pewno do was wrócę. Więc moi drodzy, ja się z wami bardzo gorąco żegnam. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!